Dzień dobry, witamy się z Wami w kolejnym filmie na kanale po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj witam się z Wami razem z naszym dzidziusiem, który dzisiaj kończy 4 miesiące. Tak przeleciało, że nawet nie wiemy kiedy, tak? A Ty już jesteś taki duży. Troszkę nas tutaj nie było, ale powoli już do Was wracamy. Niebawem na kanale pojawią się zaległe filmy ze szpitala, z porodu, z urządzenia jego pokoiku. Do tej pory była trochę cisza, nie nagrywaliśmy nic, no bo jednak poświęcaliśmy się mu w 100%. Czekamy właśnie na kuriera. Ma nam dzisiaj przyjść Mata dla Gracjana. No, także takie u nas zmiany, tak? Takie u nas zmiany. Ale wracamy do Was pełną parą. Tak? Robię śniadanie. Ostatnio widziałam go na vlogu albo na Instagramie u kogoś. Tutaj jest rozbite jajko, jest w tym zamoczony tost. Za chwilę będę to obracać. Do tego tutaj mam przypieczoną kiełbaskę z serem. I tutaj pokroiłam sobie warzywa takie jak miałam, ogórka, pomidora, cebulę i paprykę konserwową. Powinna być jeszcze sałata, ale jej akurat nie mam. I jak to odwrócę, przypieczę się delikatnie z tej strony, będę to składać, wkładać właśnie tą szynkę, te warzywa. Trochę się zagadałam do Was i delikatnie mi się przypaliło, ale to nic. Myślę, że się uratuje. No, dobra. Nie gadam więcej, bo spalę drugą stronę. Herbatka z dużą ilością cytryny, bo okropnie boli mnie gardło, jest. I tutaj ten tost troszkę mi się rozwalił, w sensie, że te warzywa mi tu uciekły. Ale mniej więcej w przekroju, kurczę, w przekroju tak to wygląda. Zaczynamy weekend od wizyty u lekarza. Igor jest chory na antybiotyku. I dzisiaj mam kontrolę z maluszkiem, żeby sprawdzić, czy z nim jest wszystko w porządku. Czekam sobie właśnie tutaj w poczekalni, bo wszędzie jest pełno chorych dzieci. To usiadłam sobie tutaj na boku i czekamy. Jestem już po wizycie u lekarza z Gracjanem. Wszystko jest ok, póki co jest na szczęście zdrowy. Wskoczyłam do Rossmana, ponieważ dostaliśmy od lekarza zielone światło na pierwsze soczki i zupki dla Gracjana. Co prawda on jest wcześniakiem i teoretycznie jeszcze nie powinien, ale rozwija się na tyle dobrze, że na spokojnie możemy próbować. I kupiłam mu właśnie pierwsze jabłuszko i pierwszy soczek jabłkowy. Zaraz już sobie przygotowałam łyżeczkę. Zaraz będziemy mu dawać. Ciekawa jego reakcji. No i oczywiście tego, czy go nic nie uczuli. Bo z Igorem niestety było tak, że jego uczulało dosłownie wszystko. Ale Gracjan jest całkowitym jego przeciwieństwem, jeśli chodzi o żywienie. Także mam nadzieję, że będzie ok. Weszłam sobie też do sklepu dziecięcego. I przede wszystkim kupiłam poduszkę, tą specjalną właśnie na odkształcenia główki, bo zaczęła się tam delikatnie deformować. I kilka zabawek, taką szeleszczącą książeczkę. Tutaj jest kampolę taką edukacyjną, zachęcającą do leżenia właśnie na brzuszku. Wzięłam też takiego pałąka, też z tej samej serii. Takiego. Szczotkę do butelek. O, tutaj jeszcze taką piłeczkę, bo dzidziuś powoli zaczyna nam właśnie brać zabawki do rączki. Tą ma taką fajną. Płyn do mycia butelek. I takie prześcieradełko do dostawki, a tutaj dostaliśmy jakiś jeszcze gratis. Jakaś tutaj też szczoteczka, skarpetki. Gotowy? Wyciągniesz mu smoczek?
się cieszy. Uwaga. Tam. Dobre czy niedobre? Ale cię wypaprałam. Przyjechała właśnie przed chwilą Mata. Zamawiałam ją na Winted, także zabieram się tutaj za otwieranie jej razem z Wami i zobaczymy, jak wygląda. Nie wiem, od czego zacząć, ale może zacznę od tej strony. Coś mi tutaj... Nie wiem, kto to pakował, ale dziewczyna się postarała. Tak to zakleiła, że nie mogę tego otworzyć. Dobra, ja to odkleję i dopiero się do Was odezwę, bo po prostu zejdzie mi tutaj długo. Mały mi trochę marudzi, także jeżeli będziecie słyszeli jakieś odgłosy, to właśnie jego. Igor go tam bawi, zabawia. Taką matę zamówiłam. Czarno-biało-szarą. I jestem ciekawa, co to przyszło. Czy faktycznie tak, jak było opisane wszystko. Okay. Mamy matę. No, powiem Wam, że jak za 60 zł, to jest naprawdę w rewelacyjnym stanie. Mega, jest bardzo zadbana, czyściutka. No powiedziałabym, że jak nowa. Mata jest w stanie idealnym, naprawdę. Jak za te pieniądze to się opłacało. Ja dałam za nią 60 zł, a taka sama nowa kosztuje 180. Do tego są wszystkie zawieszki. Ta chyba nawet ma... O, ta nawet jeszcze piszcze. Tutaj są gryzaki. Kolorowe koraliki. Tutaj jest lusterko i poduszka. I widzę jeszcze, że w gratisie dziewczyna dodała nam karty kontrastowe z czuczu. Także bardzo fajny prezent. Jeżeli gdzieś kiedyś to oglądasz, to dziękujemy bardzo. Także jak najbardziej z tego zakupu jestem zadowolona. Zaraz ją złożę i będziemy testować. Tak, jeszcze Wam dodam, że do wyboru z tych mat macie 3. My mamy wzór boho. Jest to właśnie ten czarno-biały. Moja siostra zamówiła tego królika. Ja się też nad nim bardzo zastanawiałam, bo mi się mega podobał. Ale zdecydowałam się na ten. I ten lisek to jest taka całkiem już kolorowa, bardzo intensywne kolory. Ta jest taki stonowany zielony z białym i szarym. Pokażę Wam, jak będę u niej. A Tom zaraz Wam pokażę, jak złożę. Złożyłam matę. Igor mi tutaj przy tym pomagał. I powiem Wam, że ona jest naprawdę jak nowa. Idealny stan. Także jak najbardziej polecam Wam zakupy na Winted, bo czasami można właśnie wyłowić takie perełki. Dobra. Wkładamy Gracjana? Tak. Wkładamy go? Rozłożyłam sobie tą matę na razie tutaj u mnie na łóżku. Tam w tle to widzicie Igora, który tutaj wagaruje. Ma wagary, bo jest chory. A tak. A tutaj nasz dziedziuś rozmawia sobie z nami i próbuje, tak? Ćwiczysz. Jesteś dzielny chłopczyk, tak? Strasznie się nam właśnie złości, bo on na brzuszku nie lubi leżeć bardzo. Ale niestety takie mamy zalecenia i musi, żeby ćwiczyć tutaj to napięcie mięśniowe, które ma bardzo słabe, bo jak widzicie w ogóle główki nie podnosi. Z tego też względu ma rehabilitację. Nie złość się, maluszku. No, nie złość. A jeżeli ktoś z Was
by się zastanawiał, dlaczego w jednej połowie filmu nie mam paznokci, a w drugiej już mam. To w momencie, gdy byliśmy u lekarza i na zakupach, wróciliśmy do domu, Kupiłam to ja sobie biorę rzęsy. paznokcie i rzęsy. I dlatego w materiale to tak trochę wygląda dziwnie, że w jednej połowie nie mam paznokci, a w drugiej już mam, ale po prostu materiał jest mieszany. Przywitanie też z wami nagrywałam dość późno, jak już wróciłam, także no.